Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Jego członkiniom udało się zdobyć już kilka wspaniałych nagród oraz występować w rozmaitych miejscach naszego kraju, jak i poza jego granicami. Dziś możemy przekonać się o niezwykłych talentach dziewcząt na własne oczy i uszy. Choć nie zawsze tak było, bowiem na początku istnienia szkoły przyjmowano do niej jedynie chłopców. Jak długo już działa chór i jaka idea przyświeca jego istnieniu? Zakładam, że mówimy o chórze dziewczęcym Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego. Chór dziewczęcy został powołany do życia w roku 2008 i od tego czasu nieustannie pracuje nad repertuarem, który zmienia się, który rozwija się, który się unowocześnia i cały czas ten chór też ma nowe rzeczy do zaproponowania. W szkole chóralnej istnieją trzy chóry. Chór chłopięcy, dziecięcy w klasach 1-3 i chór dziewczęcy. Chór dziewczęcy jest stosunkowo najmłodszym zespołem. Pełni w zasadzie taką wizytówkę szkoły i idea tego chóru, no wiadomo, rozpowszechnianie wśród młodzieży bardzo różnej muzyki. Na zakończenie roku cała szkoła na czele z chórem dziewczęcym będzie brała udział w wykonaniu, pierwszym w ogóle wykonaniu bajki napisanej specjalnie dla szkoły, gdzie instrumentarium będzie bardzo szerokie, łącznie z marimbą, perkusją, gitarami basowymi, klasycznymi, fletami, trójkątami. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co tam w tej partyturze jeszcze jest. Dużo tego w każdym bądź razie. Chór dziewczęcy to zacna inicjatywa zarówno dla opiekunów i młodych muzykujących, o czym zaświadczą same chórzystki. Chcę rozwijać swój talent muzyczny. No, sprawia mi to po prostu przyjemność. Lubię być w chórze za to, że mogę się rozwijać muzycznie, mogę spędzać czas z moimi przyjaciółkami. Dużo prób, na których spędzamy dużo czasu z naszymi koleżankami, oraz wyjazdów, na których też dużo spędzamy czasu, ale też śpiewamy. Dają popalić wychowawcom i pokazują, co potrafią, przede wszystkim na scenie. Reprezentują szkołę, odnosząc naprawdę liczne sukcesy. Jaka jest taka najbardziej prestiżowa nagroda bądź festiwal, w jakim chór dziewczęcy miał okazję partycypować? Chór dziewczęcy praktycznie co roku brał i bierze udział w konkursach chóralnych polskich i zagranicznych. W Polsce w zeszłym roku dostały 2 razy srebro, pytały czemu nie złoto, oburzone tym, że to nie było pierwsze miejsce. Wypadły naprawdę świetnie, dostały mnóstwo braw i gratulacji i to drugie miejsce uważam za naprawdę duży sukces. W zeszłym roku były w Bułgarii, w miejscowości Balcik, na międzynarodowym konkursie. Głosy czarnomorskie, czarnomorskie glasy, gdzie dziewczyny zdobyły nagrodę dla najlepszego chóru festiwalowego. No i tam dostały Grand Prix i to przeżywają do dzisiaj. Za osiągnięciami uczniów Poznańskiej Szkoły Chóralnej stoi ich ciężka praca, która umożliwia nabycie umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Chór daje przygotowanie i odporność pewną emocjonalną i psychiczną na późniejsze stresy związane z poszukiwaniem pracy, poszukiwaniem kierunku studiów, a jeszcze wcześniej zdawaniem do wybranej szkoły średniej. Chór uczy solidarności. Chór kształtuje w naszych uczniach pewne umiejętności społeczne, właśnie takiej współpracy, porozumiewania się, otwartości na innego człowieka, umiejętności rozwiązywania konfliktów, bo wiadomo, że przebywamy ze sobą dzięki pracy w chórach czy w zespołach znacznie więcej czasu niż w zwykłych szkołach ogólnokształcących. Chodzi o to, żeby dziewczyny bawiły się tym, co robią, tym śpiewem i muzykowaniem. No nie jest to łatwe o godzinie 15:30, 16 do 18, kiedy już po 8, czasem 10 lekcjach w szkole mają po prostu dosyć. W ciągu 12 godzin w zespole, gdzie szaleją temperamenty, gdzie pojawiają się różne idee, gdzie te emocje są wyjątkowo podkręcone, no do konfliktu dochodzi łatwo, a więc kolejna umiejętność, tak? Jak sobie z tym konfliktem poradzić, jak rozwiązać trudną sytuację, jak przełożyć to potem na nasze wspólne muzykowanie. Z ramienia placówki działa też chór mieszany, składający się z najmłodszych umuzykalnionych pod nazwą Kukułeczki. Lubię, jak robimy takie fajne rzeczy, na przykład śpiewamy i robimy, że
robimy w grupach i najpierw inni śpiewają, a potem drudzy. I też mi się podoba, że śpiewamy. Bardzo lubię spędzać czas. Ja bardzo lubię śpiewać, więc to jest bardzo fajne. Zawsze każdy dzień przynosi coś innego. Pracujemy nad różnorodnym repertuarem. Nasze próby rozmaicają też przeróżne zabawy muzyczne, muzyczno-ruchowe. Uczymy się prawidłowej emisji, prawidłowej dykcji. Podczas prób i występów uczniowie Poznańskiej Szkoły Chóralnej prezentują się śpiewająco. Pozostaje wyczekiwać na okazję, by ich usłyszeć. Dla Flesza Urszula Jaskulska. I'm not sure if I'm going to be able to do that.